zachowanie pana Jacka kwalifikuje się nie do tego, żeby słowem odpowiedzieć, tylko po prostu podejść, strzelić w pysk. No pytanie, kto ma prawo to zrobić? No jeżeli wśród nas ma ktokolwiek takie prawo, to żona. Co byśmy zrobili, jakby mąż oddał żonie? Zadzwonilibyśmy na policję. Ale znowu, co z tego dla mnie? Że co? Więc najlepiej by było nagrać. Pani tu wczoraj prosiła, że nie życzy sobie wizerunku swojego, jak tam się w lesie rzeczy działo. Więc podejrzewam, że nie chciała pani wizerunku swojego, jak pani jako góralka porządki zaprowadza we własnym domu z własnym mężem. Po co się na ślubie kobiecie daje wałek, prawda? To, co pan mówi, nadaje się nie, żebym ja panu odpowiedział. Jako kapłan ja swoje odmodlę krzyżem przyleżę. Natomiast od każdego z wiernych pan powinien być opluty i walnięty w gębę, tak żeby się pan nogami nakrył. Jesteś bezczelny, perfidny człowiek. To, co wczoraj zobaczyłem w twarzy pana Szymczaka, to jest rzeczywiście wizja. Pan jesteś cynik i człowiek przeżarty do spodu mamoną tego świata. Proszę jak najszybciej zwinąć obóz i wychodzimy. Możemy zjeść po drodze, a wypić tutaj herbatę.